Dzień dobry Państwu, dzień dobry menedżerze, Pana Kristyno. Ja mam takie ostre pytanie na sam początek, żeby rozluźnić atmosferę trochę. Jaki system, jaką ideologię i ustrój Pan wierzy? Czy Państwo wierzy? Ja wierzę w jedyny ustrój i w jedyną prawdę, to znaczy prawdę, która jest prawdziwa. A nie politykę, która fabrykuje historię i fabrykuje fakty według swoich własnych bieżących potrzeb. Widziałem ten film wtedy, kiedy był zrobiony, czyli lata temu. Od tamtego czasu nie widziałem tego filmu i muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że, bo to jest jeden z ostatnich wywiadów, który dał do kamery Nowak Jeziorański, że ja zrobiłem ten film. Ja głęboko potrzebowałem nie usprawiedliwienia dla filmu Kanał, dlatego że film Kanał, kiedy ja realizowałem, trafił na największe trudności polityczne, jeżeli chodzi o scenariusz i o to, jak zrobić film. Muszę powiedzieć, że gdyby nie Tadeusz Konwicki i gdyby nie Jerzy Kawalerowicz, którzy mieli wtedy czerwone legitymacje, nic by z tego nie było. Oni przewalczyli, że ten film był realizowany. Władza nie chciała robić tego filmu, bo rozumiała, że film w kanałach to nie jest to, czego oczekuje widownia w Polsce. Równocześnie ja nie miałem żadnych wątpliwości, że robię prawdziwy film, ponieważ historia tej kompanii, która przechodzi, że tak powiem, walcząc, ginie w kanałach, to jest historia prawdziwa Jerzego Stefana Stawińskiego, który był autorem scenariusza. Także ja byłem tutaj wezwany tylko jako ktoś, kto ten pamiętnik przenosi na ekran najlepiej, jak to jest możliwe, najlepiej jak to umie. W mojej ekipie byli jeszcze ludzie, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. To nie było też bez znaczenia, dlatego że no jakby to było takie wszystko blisko na wyciągnięcie ręki. Ale to po latach, a nie mówię jeszcze ważnej rzeczy, mianowicie, że ocena i recenzentów, i publiczności, która najpierw zobaczyła w Polsce ten film, nim on potem wydostał się za granicę, była taka sobie. Recenzje były kwaśne, niechętne filmowi przeważnie. No a widownia obejrzała i takie zawieszenie nastąpiło. Dopiero w momencie, kiedy film został nagrodzony, zauważony na festiwalu w Cannes i nagle się okazało, że to jest film dla świata, że to jest film, który można pokazać w innych krajach, a tam oceniono bardziej, wzruszono się bardziej odwagą tych ludzi, tych młodych powstańców i tym, że Polacy są w stanie, ja tak powiem, w słusznej sprawie, którą wierzą, w słusznej sprawie iść do końca. Tak został przyjęty ten film na świecie. W związku z tym, jak wrócił z powrotem, że tak powiem, to echo, no to recenzje tych samych recenzentów były bez porównania bardziej pozytywne, spojrzenie na film było inne, no dlatego, że okazało się, że jest nasza sprawa słuszna właśnie powstania warszawskiego wychodzi w świat w takiej interpretacji, którą świat przyjmuje jako interpretację zgodną z naszym odczuciem. Także to była historia, że tak powiem, recepcji tego filmu. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że nie mam żadnej wątpliwości, że robię film właśnie kanał, a nie robię film na barykady. Dlatego, że mniej więcej moje odczucie, oczywiście moje historyczne i rozeznanie było nieporównalne do tego, co jeszcze zobaczyli Państwo, co mówi Nowak Jeziorański. I
pewnym momencie pomyślałem sobie, niech ten film o latach wesprze człowiek, który naprawdę wie, o co chodzi. To było w mieszkaniu pana Lacha Jeziorańskiego. On siedział u siebie w swoim własnym hotelu i po latach tak dokładnie, że tak powiem, potrafił spojrzeć na to powstanie z najrozmaitszych punktów widzenia, jak nikt inny. Jestem bardzo szczęśliwy, że zrobiłem ten film, dlatego że nikt inny nie opowiedziałby tego, co zobaczyli Państwo na ekranie. Dlatego że nikt nie był tak dokładnie poinformowany, nikt tak dokładnie, on był nie, oczywiście, że był zaangażowany w to, co, to o czym opowiada, ale równocześnie miał świadomość wszystkich tych elementów, które mogły doprowadzić tylko do takiego zakończenia i do żadnego innego. A to, że potem przywódcy powstania, którzy wywołali to powstanie w Londynie, nie wypierali się tego, że to był i że oni biorą to na swoje sumienie, to jest osobna historia. To właśnie tworzy, że tak powiem, antyczną tragedię z tego wydarzenia. Także bardzo szczęśliwy jestem, po latach to oglądam razem z wami. Wtedy nie widziałem go w międzyczasie i cieszę się, że jest taki film, że jest taki człowiek z taką świadomością, że Polacy, że tak powiem, biorąc udział w jakichś wydarzeniach politycznych, mają między sobą takich, którzy potrafią rozumieć, w czym bierzemy udział. Oczywiście to jest opowieść po latach, ale tak to odbieram. Posłuchałem tylko asystentem, żeby było jasne. Więc jeszcze raz, jaką ideologię? Jaki system? No właśnie, to co powiedziałem. Moim zdaniem najbardziej niewłaściwym, nieudanym i dla Polski nieszczęśliwym systemem jest skrajny nacjonalizm i właśnie ten system, który nam wmawia, że jesteśmy lepsi od innych, że wszystko wiemy, że powstanie wygrane, chociaż widzę, co się stało i tak dalej, i tak dalej. Ten system ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, bo tego się uczyłem w szkole. W szkole tu wisiał krzyż, tu wisiała matka, tu wisiał generał Śmigły Rydz, tu widział prezydent Mościcki, jeszcze Matka Boska wisiała. No, to było w naszej klasie. I taki był system, który mnie przygotowywał do tej rzeczywistości, która za chwilę mnie spotkała po wybuchu wojny. Ojciec mój jako oficer udał się na front z 72 Pułkiem Piechoty. Był adiutantem dowódcy pułku i już potem nigdy nie wrócił, dostał się do sowieckiej niewoli i w tej zbrodni katyńskiej został zamordowany. Także już nie miałem ojca, który by mi mógł powiedzieć to, co chciałem się dowiedzieć w momencie, kiedy kończyła się niemiecka okupacja i zaczynała się nowa rzeczywistość. Ale świadomość pewnych wydarzeń wystarczyła, że rozumiałem, że jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji. To, co teraz się opowiada, te brednie, że z jednej okupacji przeszliśmy w drugą, z niemieckiej w sowiecką, no cóż, to nie, na chwileczkę, wiecie. Niemieckiej, już wam powiem, w niemieckiej okupacji jedyna moja szansa to była ta. Ja miałem jedno ubranie, tylko robocze, perszalu niemiecki, granatowy. I miałem mundur po moim ojcu, przefarbowany na
granatowo i w razie potrzeby gdzieś tam szedłem, to miałem ten mundur. Nie mogłem nigdzie jechać, bo zawsze miałem marne papiery, że pracuję, ale mogę w każdej chwili, mogą mnie wywieźć do Niemiec. To byłem, albo mogłem się dostać do obozu, albo do więzienia, dlatego że mam 15 lat. Złożyłem przysięgę do Armii Krajowej i że tak powiem, byłem posłańcem, gońcem pomiędzy dowódcami okręgu radomskiego. W związku z tym, to była moja przyszłość, nie było żadnej innej. Bałem się wsiąść do samochodu, do pociągu, dlatego że jakby się dało się z pociągu, to już stali Niemcy i już, tak powiem, Ausweis, taki, siaki, niezadowoleni. Jak się skończyło w 1945 roku, to sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego, że ja po pierwsze mogłem zdać maturę bardzo szybko, potem mogłem zapisać się do Akademii w 1945 roku. Profesorowie moi w Akademii byli wolnymi ludźmi, artystami, którzy przyjechali z Paryża i przewieźli, że tak powiem, sztukę francuską na nasz grunt. Mogłem iść do Teatru Słowackiego, zobaczyć najlepszych aktorów. Mogłem, że tak powiem, brać udział w tych wydarzeniach, które wtedy tworzyły się i widziałem też ziemię odzyskane. Byłem w 1948 roku w Wrocławiu, dlatego że tu pracowaliśmy w Łodzi, że tak powiem, malarze, rzeźbiarze, graficy, pracowaliśmy nad wystawą ziemi odzyskanej. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o naszych latach wolności, która nastąpiła po zwycięstwie Solidarności, no to właśnie tak się to układało. Były jedna orientacja, była druga, był chwilowy powrót też lewicy i polskie społeczeństwo szukało swojego, tak powiem, swojego miejsca. I to jest słuszne, że to jest jedyny system, który akceptuje. Równocześnie chcę powiedzieć, że ten system zbliża mnie do systemu cywilizowanych krajów europejskich. Jestem za tym, żeby Polska była w Europie, dlatego że z Europy przyszło chrześcijaństwo, z Europy przyszła cywilizacja i my jesteśmy częścią Europy. I nie boję się Europy, dlatego że jak zrobiłem dobre filmy, to one tam były pokazywane. Nie zna języka polskiego, ale jeżeli mówisz do nich rozumnym językiem filmowym, to cię rozumieją. Jeżeli opowiadasz nawet o takich sprawach tak dalece, że tak powiem, no, nieobliczalnych, okrutnych, strasznych, jak powstanie warszawskie, jeżeli to opowiadasz z punktu widzenia człowieka, z punktu widzenia morale, które mu wszyscy ci, którzy uznają demokrację, podporządkowują się, to rzecz jasna, że taki film ma szansę. I dlaczego mamy uciekać przed światem, kiedy my mamy coś światło do powiedzenia. Dziękuję. W takim razie jeszcze jedno pytanie a propos historii i polityki. Czy zgadza się Pan z tezą Fukuyama, że pewne procesy historyczne się już skończyły wraz z globalizacją, upadkiem komunizmu i z demokracją?
czy mamy w pewnym sensie coś takiego jak koniec historii, czy może nie? Czy to jest na przykład socjolog niemiecki Beck, Urban Beck, który twierdzi, że właśnie będzie powrót do nacjonalizmów i walk. No musi pan wziąć pod uwagę, że pan rozmawia z prostym reżyserem filmowym, wie pan, a nie rzuca jakieś światowe nazwiska. Przepraszam, ja przygotowałem. Nie, powiem tak, że mnie się wydaje i że my, a brałem udział w wydarzeniach Solidarności, byłem senatorem w pierwszych wyborach, nam się wydawało, myślałem, że to jest duża grupa ludzi świadomych, że krótszą drogą i bardziej skuteczną dojdziemy właśnie do demokracji. Że nie trafimy na takie trudności, jakie się pojawiają, no a zwłaszcza, że nie dojdzie do takiej sytuacji, jakie jesteśmy dzisiaj, gdzie kraj jest tak bardzo podzielony jak nigdy wcześniej. W związku z tym, czy to oznacza, że się kończy historia? Nie wydaje mi się. Nie, myślę, że to jest po prostu pojawiają się nowe układy. Europa szuka jakiegoś dla siebie rozwiązania. Mnie się wydaje, że Unia Europejska to jest jakaś droga szczęśliwa, dobra i najlepszy dowód, że tyle lat trwa Europa i nie ma wojny, a przecież to było, wydawało się, że to jest nieuniknione, że interesy poszczególnych krajów powodują, że po pierwszej wojnie światowej następuje druga wojna światowa, potem za chwileczkę będzie trzecia i tak dalej. Myślę, że to w jakimś sensie pokazało nam szansę na jakąś wspólnotę i szedłbym w tym kierunku. Teraz słyszę jakieś bardziej pytania dotyczące filmu. Przygotowuje pan film o Strzemińskim, malarzu. Dlaczego pan wybrał ten temat? Dlaczego akurat teraz? Muszę powiedzieć, że Władysław Strzemiński jest jednym z... żebyśmy się nie odzabali za bardzo. Dobrze. Powiem słówko o Strzemińskim wprowadzeniu. Ten malarz, który się uformował w Rosji, bo tam studiował, uformował się jeszcze w latach początkowych rewolucji i wyemigrował do Polski razem ze swoją żoną Katarzyną Kobro, która była rzeźbiarką. I oni się ukształtowali właśnie w tym najbardziej rewolucyjnym okresie sztuki radzieckiej, rosyjskiej. I to tak powiem, znalazł się w Łodzi po wojnie. Czy możemy bardzo prosić o wyłączenie telefonu? Ja robiłam zdjęcia, on się na to Pani Włodzi jeszcze... Nie będę długo mówił o nim, tylko powiem tyle, że odegrał bardzo ważną rolę w Łodzi, założył trzecie muzeum w świecie sztuki nowoczesne. Drugie w Europie i trzecie na świecie i to był fantastyczny, jakby taki rewolucyjny gest w stosunku do tego miasta, do Łodzi i jednocześnie był malarzem, a ona była rzeźbiarką o wielkim, że tak powiem, talencie. Najlepszy dowód, że z polskiej sztuki tak w Ameryce to, co widziałem, to widziałem w Muzeum Guggenheima rzeźby właśnie Katarzyny Kobro, który tam do dzisiejszego dnia stoją jako dowód właśnie takiej sztuki, która istniała wtedy. I od 20 lat myślałem o tym, żeby zrobić film, ale początkowo wydawało mi się, że to powinien być film o tej małżeństwie,
Dlatego, że to był bardzo szczęśliwy umysł. Bardzo nieszczęśliwe malarstwo i bardzo takie trudne i takie pełne sprzeczności. Miałem pierwszy scenariusz, potem drugi, potem trzeci, chyba cztery scenariusze. Nim zdałem sobie sprawę, parę lat temu, że powinien zrobić film tylko i wyłącznie o Strzemińskim. Że jeżeli zrobię o nich, to będzie film psychologiczny. Nie będzie opowiadał o sztuce. A ja chciałem, żeby opowiedzieć coś o sztuce, zwłaszcza o postawie artysty, jaką reprezentował Strzemiński w czasie Polski Ludowej. Strzemiński jest jedynym artystą w Polsce, którego władza komunistyczna po prostu doprowadziła do śmierci. Został znaleziony na ulicy, karetka pogotowia go zabrała, no i w szpitalu stwierdzono, że to jest choroba głodowa. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, żeby no, w cywilizowanym mieście, w Łodzi, przecież jego nazwisko było znane, ale to, jak władza konsekwentnie w tych latach najgorszych socrealizmu, to wszystko się dzieje pomiędzy 1948 rokiem, raczej już 50. i jego śmiercią w 52 roku, pokazuje po prostu, jak krok po kroku Strzemiński jest, że tak powiem, eliminowany. Jak najpierw rozbierają tą salę sztuki nowoczesnej, którą stworzył w Muzeum Łódzkim. Potem jak odbierają mu pracę w szkole plastycznej, gdzie był profesorem historii sztuki zresztą, nie ma racji. No a potem wszystkie inne konsekwencje, że zostaje bez pracy i to go doprowadza właśnie do tej sytuacji. Także taki film zobaczycie Państwo jesienią, ci, którzy będą chcieli zobaczyć taki film jesienią, bo jeszcze kończymy, robimy jeszcze ostatnie prace techniczne, także jesienią film będzie gotowy. Dziękuję. Jeszcze chciałem zapytać, bo Państwo się fascynują sztuką japońską. Nawet powstał film Anastazja w koprodukcji japońsko-polskiej, gdzie Pani Krystyna też była kostiumem. Co jest takiego fascynującego? Gdzie jest jakiś pomost pomiędzy Polską a kulturą japońską? Dlaczego? Chcesz mi powiedzieć? Tak. Powiem króciutko. Był taki moment w moim życiu, że dostałem nagrodę Kyoto, która jest finansowana, była wielka, ale finansowana, bo istnieje przez taką firmę Kyoto Ceram, czyli ceramika w Kyoto, w którym roku dostałem nagrodę? W 87 roku. I zastanowiliśmy się z Krystyną, to było dużo pieniędzy, bo to było prawie 400 tysięcy dolarów. Myśmy nie widzieli takich pieniędzy nigdy przedtem. No ale doszliśmy do wniosku, że jeżeli w Krakowie są zbiory sztuki japońskiej ofiarowane Muzeum Narodowemu w latach 20. przez Feliksa Jaszyńskiego, który zebrał te zbiory, kupując je w Paryżu i to jest kilka tysięcy arcydzieł dawnej sztuki japońskiej. Jeżeli istnieje taki zbiór i ktoś zgromadził go, no to musi być ktoś, kto ruszy się i spróbuje, czy by się nie dało zrobić pomieszczenia dla tego zbioru. Dlatego, że trudno się dziwić Muzeum Narodowemu, że nie umieszczał tych zbiorów w swoje, u siebie, no dlatego, że ma obowiązek wobec polskiego malarstwa, wobec europejskiego, no i jakieś wystawy były do obejrzenia, ale to ten zbiór nie miał swojego miejsca. Doszliśmy z Krystyną do wniosku, że to będzie dobry pomysł. Wsparł nas i bez tego wsparcia nie byłoby żadnych szans. Japoński architekt Ratai Sosaki, którego asystentem był polski architekt
Krzysztof Ingarden z Krakowa, z tej rodziny Ingardenów, że tak powiem, filozofów, bo to jest brat jego ojca, i Krzyś powiedział, do Arata i Sosaki, że taki pomysł nieobliczalny polski reżyser ma, a ja byłem znany w Japonii, dlatego że w Japonii bardzo zwróciły uwagę dwa moje filmy i takie właśnie zostały przyjęte. To jest kanał i Popiół i Diament. Właśnie o stracie, która jest zwycięstwem. Ci ludzie przegrali powstanie, ale wygrali moralnie. Stanęli na odpowiednim, że tak powiem, no potrafili właśnie się przeciwstawić. To, co w Japonii jest jakby fundamentalnym takim pojęciem człowieczeństwa. Arata Isosaki powiedział, że dla niego to jest bardzo takie wzruszające i bardzo takie ujmujące, że ja jako polski reżyser daję swoje pieniądze na taki cel i że on da mi projekt tego przyszłego muzeum. A ponieważ on jest światowej sławy architektem, jest momentalnie rząd Japonii już zupełnie inaczej zaczął traktować nie jako fanaberię polskiego reżysera, tylko już w tym był włączony był japoński architekt, natomiast zupełnie inne stosunek. No i udało się zgromadzić. Ważne tu jest bardzo, że nagroda była w 1987 roku. Potem dosyć długośmy się starali o to, żeby fundacja, która miała zbudować to muzeum, została zarejestrowana, ale dopiero 1989 rok i odzyskanie niepodległości w ogóle pozwoliło nam zrealizować ten pomysł, że bez tego by nie było absolutnie nic, dlatego że komunistyczne władze za nic nie chciały, żeby Andrzej Wajda podjął jakąkolwiek inicjatywę społeczną, żeby zrobił coś. Ale jaka była propozycja? A nie, propozycja pana ministra kultury, którym był wtedy pan profesor Krawczyk, była taka, żeby za te pieniądze, pan Wajda oczywiście pieniądze, proszę bardzo, nagrody dostał, to my za te pieniądze zrobimy remont wentylacji w Muzeum Narodowym. I taką tabliczkę się dałam. No, ale dzięki Bogu pan Krawczyk przestał być minister. Po 89 roku mogliśmy tą budowę wznieść. No tak, ale dzięki temu, że byliśmy już tak daleko w naszych przygotowaniach, że wiedzieliśmy, gdzie będziemy budować, że nad Wisłą, po drugiej stronie Wisły, co też było pytaniem, czy to jest dobry pomysł, dlatego że po tamtej stronie Wisły kończy się Kraków, a po tej już była, że tak powiem, nie było żadnej ani jednej instytucji kultury. Także były takie pytania, czy to jest dobry pomysł, że my chcemy umieścić. To potem były też niechętne głosy, czy naprzeciw Wawelu, Japończycy się budują, co to jest, co za pomysł, powiem, taka pani, która ciągle działa, pani Bobula, i ona zrobiła takie, była wtedy radną, zebranie Rady Miejskiej i głosowanie, że naprzeciwko Wawelu nie mają prawa budować jacyś cudzoziemcy, bo Japończycy, tylko Polacy. A tam był śmietnik, bo to nie było żadne, tam nie było nic, to były krzaki i takie jakieś... No nie, pół litrówki. Ale polskie. Polskie. W związku z tym ona przegrała to głosowanie szczęśliwie, mogliśmy centrum zbudować. No, ale mieliśmy już przygotowane, byliśmy już daleko bardzo. I potrzeba nam było jeszcze $1 000 000. Mieliśmy 4,5, a wiadomo, że trzeba nam 5,5. No i tutaj muszę powiedzieć, stało się coś takiego, co może się wydarzyć tylko w Japonii. Nagle nasza przyjaciółka, która pokazywała moje filmy w Tokio, w takim specjalnym kinie studyjnym,
jakimś sposobem zaprzyjaźniona z tymi kolejarzami, z kolejarzami japońskimi. Oni mieli akurat 5-lecie prywatyzacji linii Shinkansen. My zostaliśmy poproszeni, że jak się przejedziemy Shinkansenem i przyjedziemy do Japonii, to oni nam milion dolarów dadzą w prezencie. Przejechali dzisiaj Shinkansenem 240 km na godzinę, fantastycznie. Byliśmy na różnych stacjach, byliśmy w świetlicach, spotkaliśmy się z kolejarzami, spotkaliśmy się też z takimi, no, z maszynistami. Opowiedz, Krysia, bo ty to lepiej opowiadasz, jak śpią w Japonii maszyniści. Na ostatniej stacji takiej Shinkansenu jest specjalny hotel dla maszynistów tych szybkich pociągów. I poprosili nas, żebyśmy zwiedzili się spotkanie, żebyśmy zwiedzili ten hotel. No i wchodzimy do tego hotelu, tam jest takie pomieszczenie dosyć duże na kilka łóżek, ale ja patrzę, że to łóżko tak dziwnie wygląda, bo spod poduszki wychodzi taka rura jak od odkurzacza i jakieś pudełko stoi pod łóżkiem. I takie dosyć dziwne, pod każdym łóżkiem tak jest. I pytam się, co to jest? No to jest budzik. Jak to budzik? Ale bo to jest tak, że jak ktoś już wie, o której godzinie ma wstać, to w tym pudełku jest, nastawia godzinę i o danej godzinie to zaczyna ciosienko działać bezszmerowo i pod poduszką jest druga poduszka, która się pompuje. Ale nie budzi nikogo. Kompletna cisza, tylko po prostu ten delikwent jest obudzony przez to, że... Nie tylko o tym, że technika jest taka, tylko po prostu o stosunku człowieka do człowieka, że takie jest jakby takie staranie, żeby nikomu nie przeszkodzić, żeby no, naprawdę nie ma u nas takich ludzików. Panie Kasi, nie mówi, że tak długo nudziła kolejarzy, aż dali nam jeden. Ten jest w naszym muzeum manga właśnie. I teraz odbyło się, jak już tak powiem, nie, a jeszcze jaką obronę musieliśmy wymyślić, szczerze obronę, dlaczego Japończycy się budują po drugiej stronie Wisły z widokiem na Wawę, a to jest miejsce, które wybrał nasz architekt i myśmy się chcieli do niego koniecznie zastosować. Od razu walnąłem z grubej rury, mówi chwilę, a kto budował Kraków? No myślę, że Kościół Mariacki to Niemcy chyba budowali, nie? A Wawel to chyba Włosi zrobili, nie? Bo czy dobrze... No to mówię, dlaczego po drugiej stronie nie ma Japończycy? Kraków był otwarte miastem, bo był cywilizowany. Nie bał się, że tak powiem. No, Witas Stworza sprowadził 12 lat, opłacał artystę, żeby zrobił ołtarz. No ale zrobił ołtarz piękniejszy niż czekolwiek indziej. W związku z tym, no to argument, no dobrze, niech będą Japończycy. I tak powstała ta budowla. Jeszcze było bardzo zabawne, jeden epizod, o którym opowiem, bo to jest dosyć śmieszne. Mianowicie, budowla jest pokryta tak zwanym stropodachem, który jest bardzo z takich pięknie wyrobionej fali, bo architekt powiedział do mnie, wiesz, jak to robimy nad wodą, to ja ci zrobię taką fachadę, że to płynie ta budowla razem z wodą. Pięknie, fantastycznie. No ale okazało się, że nie było żadnej firmy budowlanej, która by się paliła do tego, żeby ten tak robić. No i mi mówią, że no już wszystko, mury wymurowane, wszystko w porządku, tylko kto będzie robił dach. Ja mówię, jak to ogórale. A dlaczego ogórale? Ja mówię, bo jak ja potrzebuję zrobić dekorację, że się rzeczy je w Londynie, czy w Paryżu, czy gdziekolwiek, to byłam w górali. A górale, nie zastanawiałem się, może nie byli w Paryżu, czy w Londynie, ale ci wszystko zrobią. Są fajnie inteligentni, tylko mówię jedną rzecz bardzo, pilnujcie,
żeby oni nie mieli sianokosów. Bo jak sianokosy, to oni rzucają każdą robotę i zajmują się swoimi sprawami. No ale jakoś się okazało, że właśnie sianokosy nie dobrze. I on z górale nam zrobili ten wspaniały strop o dach. I to takie no, wzruszające dla mnie, że nagle wkracza Japonia do Polski. Polacy, polscy rzemieślnicy budują to, no bo przednie Japończycy według takiego projektu, tak oryginalnego i tak jakby z innego zupełnie świata potrafią sobie dać radę. I co jest najważniejsze, całe to przedsięwzięcie było budowane 15 miesięcy. No to nie wtedy, bo i dzisiaj to byłaby, ale ja wiedziałem jedną rzecz, że jeżeli coś się tutaj nie odbędzie zgodnie z przewidywaniami naszych drogich przyjaciół japońskich, no to niestety będę musiał popełnić harakiri, bo jak się wytłumaczy inaczej, że gdzie pieniądze. Także to były fantastyczne zupełnie przygody i na końcu coś takiego też bardzo wzruszającego się udało zrobić. Razem z Krystyną poprosiliśmy Lecha Wałęsę, z którym się przyjaźnimy, żeby on przyjechał i przeciął wstęgę, a z Tokio przyjechał z dworu cesarskiego ktoś, kto jest odpowiedzialny za kulturę, bo tam oni mają wszyscy ci dworzanie, że tak powiem, swoje dziedziny. Książę Takamado przyjechał, no i polski robotnik, przywódca Solidarności i książę Takamado przecięli wstęgę. I byłem bardzo szczęśliwy nagle, prawda? To był fajny moment. Taka to była przygoda. A wszystko nie doszłoby do skutku, gdyby nie to, że wymyślili Japończycy takie szlagwort. Gdzieś daleko w Europie, w jakimś Krakowie, jest dziecko japońskie porzucone, ona nie ma domku, no i trzeba się złożyć, potrzeba jest 5 milionów dolarów, bo połowę już ma, na połówkę mamy, no żeby to dziecko jednak miało gdzieś jakieś schronienie. I to było też bardzo wzruszające, że właśnie takim, niby takim żartem, to tak powiem, też próbowali nasi przyjaciele japońscy obudzić zainteresowanie naszym projektem, a my z Krystyną i ambasador Polski w Tokio staliśmy pod metrem w Tokio, przez które przechodzi dziennie milion ludzi. No to mówię, no milion ludzi przechodzi. No i potrząsaliśmy puszką, że zbieramy. Tu było napisane, że reżyser polski popił i diament i kanał potrzebuje pieniędzy właśnie na japońskie muzeum. Także wszystko to razem wszystko składało na taką przygodę, która się drugi raz w życiu nie powtarza. Dziękuję. A znał pan Kurosawę? Lubi go pan? Tak. Mieliśmy szczęście z Krystyną być przyjęci przez największego mistrza japońskiego kina, Akira Kurosawę. Już on realizował wtedy film Sny. Przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jak on robi zdjęcia. No to gdzieś tak było, nie wiedzieliśmy, że on tam mieszka, tylko wiedzieliśmy, że w takim niewielkim miasteczku oni robią zdjęcia, miała cała ekipa na czerwone takie na kapoty i z tyłu na plecach było napisane Kurosawa. No to wiedzieliśmy, że to jest jego ekipa, ale coś jakiś śnieg padał, coś nie byli zadowoleni, krótko mówiąc nie robili zdjęć, no i Kurosawa się dowiedział, żeśmy przyjechali specjalnie, żeby się z nim zobaczyć i poprosił nas do swojego domu. I muszę powiedzieć, że to było bardzo piękne doświadczenie i o jednej rzeczy opowiem, tylko króciutko postaram się, mianowicie, że ja zadałem mu pytanie, które zawsze mu chciałem zadać, tylko nie miałem okazji. Raz minęliśmy się na scenie w Moskwie. On dostał nagrodę, ja dostałem nagrodę za Ziemię Obiecaną, a on zrobił taki film Derso Uzała. Ale on był wtedy w nie bardzo dobrym takim, trudno było się z nim, próbowałem, nie udało się. A tutaj
bardzo był, tak powiem, przyjazny. No i ja do niego, mówię, mistrzu i nauczycielu, zrobił pan adaptację japońską Macbetha Szekspira. I to jest najlepsza adaptacja Szekspira, jaką ktokolwiek wtedy zrobił w kinie. Tym sposobem pan, japoński reżyser, tyle wie o Szekspirze i tak dobrze rozumie Szekspira, że to się panu tak dobrze udało. No, tak spojrzał na mnie i zadał takie pytanie, bardzo mnie to poruszyło. A mówię, ale pan wie o tym, że ja w Tokio skończyłem gimnazjum. No wtedy się otworzyły oczy, bo to teraz też jest dyskusja i powiem, to fantastycznie. Mówi, no tak, no skończyłem gimnazjum, czyli jak skończył gimnazjum, to wiedział, to jest Szekspir. Bo mógł połączyć to, że to było w Tokio, to nie ma znaczenia. Dlatego, że tak samo pewnie i Felliniemu wytłumaczyli, kim jest Szekspir, tylko miał inne. I by nie próbowali wytłumaczyć, ale ja tylko małą maturę zrobiłem i już dalej się nie rozwijałem. Już studiowałem Akademię Sztuk Pięknych. Także to była bardzo piękna rozmowa i równocześnie to jest ciekawe. Właśnie jak to jest zrobić dobrą adaptację Szekspira. Nie ma, że tak powiem, zawsze jest coś za coś. Przyjechali japońscy dziennikarze filmowi do Warszawy, już nie pamiętam, jaka to była okazja, po tym właśnie wydarzeniu, jak ja już to słyszałem od Kurosawy. No i tak było ich tam 10, może nawet 15 w hotelu europejskim. Ja przyszedłem też, bo chcieli ze mną rozmawiać. I pierwsze pytanie było takie, jaki japoński reżyser dla pana jest, no, odgrywa najważniejszą rolę, kto to jest? No ja bez chwili na myśl mówię, Akira Kurosawa. A jeden z tych dziennikarzy ci odzywał, mówi, nie, niech pan wymieni jakiegoś japońskiego. Nie masz szczęścia. No tak, dlatego, że on jest właśnie, dlatego, że chodził do gimnazjum. Bo inni są bardziej japońscy, a on jest troszkę bardziej europejski. Jak się pan patrzy teraz na młode pokolenie filmowców? To w młodych filmowcach na przykład też Szumowska? Ja się patrzę dobrze. Oczywiście, że ich sytuacja jest inna niż nasza. Tutaj nie talent jest, znaczy talent jest zawsze decydujący, ale sytuacja kina w PRL-u, a zwłaszcza w tym czasie, kiedy powstawała Polska Szkoła Filmowa, była zupełnie inna, dlatego że tak, po pierwsze mieliśmy 3000 kin, niezależnie od tego, bo jeszcze kina objazdowe, wiejskie, no nie chcę mówić, krótko mówiąc, a telewizja jeszcze nie istniała, rodziła się dopiero, w związku z tym jedyny obraz, to co tak powiem, pojawiało się jako polskie kino, to był po pierwsze, miało dużą widownię, olbrzymią, no bo Polacy przychodzili na polskie filmy, a drugie, że w kinie się wytwarza pewna wspólnota. Filmy oglądane w telewizji to jest to oglądanie w samotności. Ja, jak chcę zobaczyć film, to zawsze przychodzę, siadam sobie z Brzeszku, bo myślałem, się nie podoba, to smyknę i sobie pójdę. Ale zawsze porusza mnie najbardziej, co widzownie, jaki jest relacja pomiędzy ekranem i pomiędzy nimi. Czy gdzie się śmieją, gdzie, że tak powiem, nie za. Jakie jest zachowanie. To mnie zawsze interesuje, no bo to jest odbiór. I odbiór taki społeczny, to jest właśnie odbiór wtedy, kiedy jest widownia mniejsza, większa, ale jednak widownia, a nie samotność. Samotność wobec filmu to jest odmienia to. No a teraz bardzo duża widownia w samotności ogląda filmy. W związku z tym mam wrażenie, że reżyserzy też i to biorą w jakiś sposób pod uwagę, czego myśmy nie brali. Tutaj byśmy mieli tematy takie, które były bezpośrednio związane z tą widownią i ta widownia wiedziała, że jeżeli my nie zrobimy o tym filmu, to oni z tego nie zobaczą.
nigdy by nie zobaczyli kanału. Jakbym się nie wziął, nie zrobił tego. Mucha, filmy Mucha, to było kino tego czasu. A dzisiaj jest inna sytuacja. Po pierwsze, przychodzi ogromna ilość filmów komercjalnych, w której to młode pokolenie w jakiś sposób też musi się liczyć. No, ja też robię film, że na jeden film przychodzi więcej, a na drugi przychodzi mniej. To jest nie bez znaczenia. Drugie, że ich produkcja jest zupełnie inna, dlatego że produkcja państwowa była... Krótko mówiąc. Także jest też inna, że tak powiem, relacja z producentem. Dlatego, że w momencie, gdy producentem było państwo, to jedynym problemem jest, czy uda się scenariusz przeprowadzić przez komisję scenariuszową, a potem zrobić film, to jest osobna sprawa, bo to realizacja filmu już była nasza. Tu się nie wtrącali, tylko potem, czy film pójdzie na ekrany, czy nie, czy będzie w kinach studyjnych, czy będzie w szerokiej dystrybucji, czy pójdzie za granicę, czy pójdzie na festiwale, no i czy dostanie... Czy pójdzie na półkę, tak jest. No właśnie, to już od nas nie zależało. Ale ta produkcja była, płacili nam mniej niż w ogóle te czasy. Wśród tych, którzy pracowali, na pewno zarabialiśmy nieco więcej, ale muszę powiedzieć, że to była minimalna różnica. Krótko mówiąc, w związku z tym te filmy były tanie stosunkowo do... Przecież mnie się pytali od razu w Hollywood o Ziemię Obiecane, a ile to kosztowało? No to ja tak się wykręcałem, bo nie chciałem powiedzieć, że 34 miliony złotych, no to po 100 policzycie, to w Ameryce to byle by zapłacili tym trzem chłopcom, co grają. I to nie wiem, czy oni by chcieli wziąć tak mało pieniędzy. No, a myśmy zrobili cały film, dekoracje i wszystko, co trzeba było zrobić i zrobiliśmy takie sceny masowe. Także to była inna sytuacja. Dzisiaj jest to oczywiście trudniej. Dzisiaj, żeby zrobić taki film, trzeba mieć wsparcie. Dzisiaj, jak pan wie, dobrze szukamy partnerów zagranicznych, bo zawsze film zrobiony przez 3-4 producentów pojawia się już automatycznie. On jest jakby sprzedany do dystrybucji. To już jest łatwiej, ale myślę, że nasi młodzi koledzy są dobrymi reżyserami. Dobrymi. Oczywiście może robią mniej filmów, łatwiej było robić. No jednym łatwiej było, drugim mniej. W każdym razie ja bardzo liczę na to. I co jest najważniejsze, że znowu przywróciła się jakaś harmonia. Nie wiem, nie odpowiem na pytanie, dlaczego tak się stało, ale okazuje się, że polskie filmy mają większą widownię niż pozostałe filmy sprowadzane ze świata. Jeżeli widownia czeka na polskie filmy, to znaczy, że te filmy spełniają jakieś jej oczekiwania. Widocznie ci reżyserzy potrafią rozmawiać z tą widownią i dawać jej coś, co ta widownia chce zobaczyć, czyli czym się interesuje. Także jestem do dobrego zdania, do dobrego. Zobaczymy. Najważniejsze, że polska kinematografia przeszła przez te trudności, żeby przemienić się z kinematografii państwowej w kinematografię prywatną. O tegośmy się obawiali, że tu może nastąpić taka sytuacja, że nagle zanik produkcji, a potem będzie trudno odtworzyć tę sytuację. Nie, okazuje się, że inna rzecz, że wywalczyło Stowarzyszenie Filmowców, to nie jest bez znaczenia nasza organizacja, która, że tak powiem, ma swoją 50-letnią tradycję. Właśnie
obchodziliśmy parę dni temu 50 lat Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wywalczyła ustawę o kinematografii, która daje wsparcie projektom, bo to jest najtrudniej. Jak to zrobić, żeby zapłacić scenariusz, dokumentację, pierwsze zdjęcia, kto będzie grał w filmie i tak dalej. Jak to wszystko jest zrobione, to wtedy producent podejmuje decyzję, no bo jest czym ma do czynienia. A tak to musiałby tylko czytać i z samego czytania, że to jest zrozumieć, czy on chce robić ten film, czy nie. To jest wielka pomoc. Dziękuję. Jeszcze takie pytanie. Jak zdawałem na FAMU, pan Zanussi mówił mi, że lepiej, żebym tam nie studiował, żebym raczej studiował w Polsce, bo ani w Czechach, ani w Polsce nie będę zrozumiany, jak będę studiować na FAMU. Czy też pan tak się patrzy na drogę na sprawę, czy właśnie być bardziej otwartym? Ja bym miał wręcz przeciwne zdanie. Dlatego, że miałem szczęście pracować z Agnieszką Holland, kiedy w pewnym momencie, w którym roku, stworzyłem zespół filmowy i przyszła taka młodzież właśnie i między innymi Agnieszka Holland, która skończyła szkołę właśnie FAMU, bo my chcieli w Łodzi i ona tam skończyła szkołę i zobaczyłem, jak ona wiele umie, jak ona jest inaczej ukształtowana, o wiele bardziej nastawiona na psychologię kino polskiej, zresztą kinem akcji, przynajmniej te wojenne filmy tego wymagały. A Czesi robi, bo poza tym Czesi potrafią być śmieszni, a Polakom to marno lampowy. Nie wiem dlaczego, ale komedia to nie jest nasz lwi fazon. No, i Agnieszka zrobiła na mnie tak dobre wrażenie, że postanowiłem, że ona była moim asystentem przy filmie Człowiek z Marburu. No i rzeczywiście zrobiła fantastyczne próby zdjęcia, pomagała mi, zrobiła fantastyczną scenę w czasie prób z Dziurkiem Radziwiłłowiczem, którą potem wkleiłem do filmu, co jedyny raz mi się zdarzyło, tak dobrze go wyreżyserowała, że po prostu żal mi było tej sceny. I dałem ją, że tak powiem, do filmu. Także wspaniale nam szło. I nagle wołał mnie szef kinematografii i mówił: panie Żywy, niestety, ale nie będzie pan pracował z panem Holland. Dlaczego? Załatwiał. No nie, ona ma zły na pana wpływ. Zły. Ona jeszcze nie zrobiła żadnego filmu. A ja zrobię za 30 wtedy, no nie, 20. I ona ma zły wpływ, nie jakiś tam dwuznaczny, tylko zły wpływ na moją polityczną moją, że tak powiem, myślę tego filmu. To jest prawda, że film był szczególnie politycznie podejrzany i dlatego tak trudno go było zrobić. No ale musiałem się z nią rozstać, nie było żadnej rady, bo to była decyzja ministra. Co prawda udało mi się załatwić, że ona zrobiła pierwszy swój film za karę. Także ja jestem zdania, że to jest w porządku. Dlaczego? Ona przyjechała tutaj i ona przywiozła z FAMU o wiele bardziej cywilizowane spojrzenie, no bo części Czechosłowacja jest bardziej cywilizowanym krajem, czy nam się podoba, czy nie, ale taka jest prawda. I ona takie spojrzenie przywiozła do nas, do Polski. Jestem szczęśliwy, że ona pracuje w naszym zespole, a potem te filmy, które zrobiła, aktorzy prowincjonalni, to nikt się nie nastawiał na nic takiego, nikt nie miał takiego pomysłu jak ona. Dobrze. Właśnie nie wiem, czy są bardziej cywilizowani, czy podobne jesteśmy. Ale na pewno tam jest taka bardziej większa pieczołowitość w stosunku do kultury materialnej, że tam ta tradycja przetrwała i może ta więź z kulturą materialną i pewnym gustem jest może bardziej
zakorzeniona. Jaki będzie pana następny film? Jak ja bym dzieci, jak będzie następny film, to nie siedział tutaj, tylko nie ma nowy film. Właśnie przestępuje z nami na nowy. Trudno jest nam to, trudno jest. Albo powiedz, jak pojechałeś do Stoczniowi, robił film na Zamówienie. I teraz może ktoś z Państwa też złapie się za rękę, tak jak Stoczniowiec, powie, niech Pan robi taki film. Mhm. Ja odpowiem, bo to rzeczywiście było jedyny raz. Zrobiłem to. Cokolwiek by nie powiedzieć, nigdy nie zrobiłem żadnego filmu za PRL-u na niczyje zamówienie. Zrobiłem te filmy, które chciałem, niektóre lepsze, niektóre gorsze, niektóre udane, niektóre nieudane, ale nigdy nie z polecenia, czy z, że tak powiem, podpowiedzi naszych szefów kinematografii, czy kogokolwiek innego. Raz robiłem film na zamówienie, to było, przyjechałem do stoczni i na samym początku na samym początku strajku, jeszcze nie było komisji rządowej, wpuścili mnie, tam wszyscy stali na bramie, nikogo nie wpuszczali, ale mnie wpuścili, bo wiedzieli, kim jestem, znali mnie jako reżysera filmowego, wiedzieli. No i jeden z tych stoczniowców prowadził mnie do tej sali BHP, gdzie siedzieli tam i Lech Wałęsa i inni, przygotowywali się do tej zasadniczej rozmowy, która miała nastąpić, kiedy przyjedzie komisja rządowa. No i jednak szliśmy tam, to on mówi, że niech pan zrobi film o nas. A ja mówię, a jakie mam roli filmowe? Mówię, daje pan zrobić człowieka z żelaza. No, no, tego nie była potrzeba. Człowieka z marmuru już zrobiłem. Człowieka z żelaza, czyli on mi daje do zrozumienia, że mogę wziąć bohaterów tamtego filmu i przybliżyć ich do tego wydarzenia, które jest w tej chwili. Miał przeczucie, że to przecież nie jest tylko kilka dni, tylko że to będzie coś, oni wierzyli bardzo, bo inaczej nie mogliby zrobić takiego strajku, nie mogliby przeprowadzić tego, co przeprowadzili, gdyby prawdziwie nie wierzyli w to. I muszę powiedzieć, że jak tylko została podpisana umowa, to ja już byłem, Lech Wałęsa podpisał umowę z komisją rządową, to ja już miałem gotowy scenariusz. I już Jurek Radziwiłowicz, Krysianianda wiedzieli, że będą grać w tym filmie. Już przyjechali, rozejrzeliśmy się i już rozmawiali, bo przecież, żeby zrobić ten film, trzeba było się posłużyć jakimiś faktami rzeczywistymi. To rozmawialiśmy z tymi wszystkimi ludźmi, którzy, że tak powiem, stworzyli ten strajk i sytuację, jaka była w stoczni. Także już nam opowiadali najrozmaitsze wydarzenia, z których powstawał scenariusz. Ten sam scenarzysta, który napisał Człowieka że marmuru, wziął się za scenariusz Człowieka z żelaza. No i tak powstał ten film. I tylko był problem zakończenia. Dlatego, że zakończenie było negatywne. No w każdym razie tak. Nie. Chcieli koniecznie moi koledzy, żeby film się kończył zwycięstwem. A w scenariuszu było, Siborylski, autor scenariusza, napisał taką scenkę, że ten szemrany, taki dziennikarz, co to niby podszywa się, że będzie tam pomagał Solidarności, żeby być takim agentem, że tak powiem, takim, to on mówi do wychodzących ze stoczni, tylko, że nie. Ja byłam świadkiem w montażowni, bo to był taki bardzo ważny moment, jak ten film ma się kończyć.
to było kręcone w czasie roku Solidarności. W 81 roku był kręcony w czasie jakby w tych wydarzeń. I myśmy nie wiedzieli o tym, jak to się wszystko zakończy. Nikt tego nie był takim prorokiem. W związku z tym pamiętam to dokładnie taką scenę, że montażystka montowała raz, że zwycięstwo, a drugi raz, jak mówił ten Winkiel, niech się pan nie martwi, te porozumienia, to jest świstek papieru i nie mają żadnego znaczenia. I pan Andrzej kilkakrotnie na moich oczach to było przeklejał raz tak na zdecydował, że jednak będzie zakończenie, że to jest świstek papieru, nic nieważny, no to się 13 grudnia okazało, prawda? No i tak zostałem prorokiem. Także to był film też taki wspaniały, dlatego że to odbywało się wszystko w trakcie wydarzeń jeszcze. No niby już było podpisanie, umowy, ale jeszcze się formowały, że tak powiem, dalsze dzieje. I myśmy robili ten film. Ci, którzy brali udział w tych wydarzeniach, opowiadali nam, jak brali w tym udział. Myśmy z tego robili sceny, aktorzy im się przysłuchiwali. No i ten film powstał w takiej współpracy właśnie stoczni, która stoczniowców, którzy i potem, co jest najpiękniejsze. Nie? Ja zawsze robiłem film sam, na swoją odpowiedzialność. I na końcu byłem sam, no bo kto mógł mnie wesprzeć poza moimi kolegami, z którymi robiłem film, no ale oni nie mieli żadnej siły. Natomiast jak skończył się film człowiek z żelaza, to stoczniowcy gdańscy napisali list do szefa kinematografii, że film Człowiek z żelaza ma wejść na ekranie, nie podlegać żadnej interwencji cenzury oraz, że oni sobie życzą, żeby film był wysłany na festiwal do Cannes. Gdzie Cannes, gdzie tu Stocznia Gdańska? Ale taki list napisali i minister tak się sparaliżował, że rzeczywiście nie był tknięty przez cenzurę ten film, tak jak to robiliśmy wtedy dobrze, tak pozostał. No i co najważniejsze, został wysłany do Cannes. A w Cannes zainteresowanie Solidarnością to był szczytowy moment, no bo podpisane zostały umowy, było ciekawe, co się dzieje, jak to się stało. No i ten film dostał Złotą Palmę. Solidarność dostała Złotą Palmę. I gdyby nie oni, ja bym nigdy w ogóle nie próbował nawet robić takich zabiegów. A władza na pewno by nie zrobiła tego, gdyby nie było presji właśnie, robotników. Także jeszcze w dodatku było fantastyczne, że ten film był ich własnością. Oni zajęli się tym filmem, oni zadbali o to, żeby ten film pokazać tam, gdzie trzeba i przywieźć taką nagrodę. Bardzo byłem dumny z tego. Dziękuję bardzo. Teraz może ktoś z publiczności chciałby zadać. Ja od razu mam pytanie, więc trochę bym przyszedł. Ja mam pytanie do pani Krystyny Zachwatowicz. Pozwolę sobie to pytanie zadać. Mianowicie, kilka tygodni temu w Krakowie jako oddział Muzeum Narodowego został otwarty pawilon Józefa Czapskiego. To będzie krótkie pytanie. Dlaczego Józef Czapski i aktualność Józefa Czapskiego w dzisiejszych czasach? Pani profesor, bardzo proszę. Jestem przekonany, myślę, że to nie jest tylko moje przekonanie, że Józef Czapski był po prostu człowiekiem naprawdę niezwykłym. I absolutnie należał mu się oddzielny hołd od nas wszystkich. To, żeby on nie był jedną z postaci, która jest w jakichś książkach wymieniona, gdzieś coś. Film jest o nim zrobiony, bo jest taki dokument w tym filmie zrobiony, ale gdzieś takie miejsce, gdzie można pójść i zobaczyć jego życie, przeczytać jego książki. I zrobiłam jedną rzecz, której właściwie nie potrafię wytłumaczyć.
Myśmy mieli to szczęście z Andrzejem, żeśmy się z nim zaprzyjaźnili, że on nas zaakceptował. Byliśmy parokrotnie w Paryżu, wielokrotnie w Paryżu u niego, w Maison Lafitte pod Paryżem, tam gdzie on mieszkał przez 40 lat od końca wojny do śmierci. I nie wiem dlaczego ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Jak on umarł, bo dla nas takim miał 90, miał prawie 100 lat już, jak on ma, więc to było jakby naturalne. Ostatnie nasze wizyty też widać, bo jest bardzo zmęczony. Nie był chory, tylko po prostu był bardzo zmęczony, ale jednak ta śmierć mimo wszystko była dla nas strasznym ciosem. I ja wtedy, jak on odszedł, to pomyślałam, że ten pokój, do któregośmy przyszedł, mieszkał w małym pokoiku w Maison Lafitte, te 40 lat. W tym pokoiku mieszkał, pisał, malował obraz. Jest pracownia wielkości 1/4 tego pomieszczenia. I sprowadziliśmy z tego barża trochę mebli z tego pokoju, te, które nie miały żadnej wartości historycznej, jakby takie, no bo oczywiście dzienniki, książki zostały przechowane, ale tam jakieś były kilka takich zniszczonych foteli, jakieś stoliki. Ale ja nie wiem, jakichś względów sentymentalnych, bardzo chciałam to w Krakowie zrekonstruować. I taka wystawa powstała 20 lat temu, malutka, gdzie ten pokój został zrekonstruowany, taki historii, jakby zrobiłam taką małą też, taką biograficzną jego wystawę, ale od tej pory jakby stale ten temat jakby został też w Muzeum Narodowym, że są te meble, są te przedmioty, są te książki z jego, bo potem jeszcze po śmierci wszystko zostało przekazane Muzeum Narodowemu, jego wolą, jego siostrzenicy. Także jakby takie zobowiązanie gdzieś w powietrzu wisiało. I parę lat temu pani dyrektor Kołupie, dyrektor Muzeum Narodowego, postanowiła, że jest taka malutka parcela na ulicy Piłsudskiego za pałacykiem jego dziadka, który tam ofiarował swoją wielką kolekcję numizmatyczną i zostawił to miasto. Muzeum Narodowe w tej chwili jest tego pustoszem, że tam będzie można rozbudować mały pawilon tylko dla Czapskiego. No i udało nam się w ciągu tych 4 lat ostatnich to zrealizować. No nie wiem, dzięki Bogu mam bardzo, bardzo mamy życzliwe głosy. Bardzo Państwa zachęcam, żeby Państwo to zobaczyli, bo pokazaliśmy tam jego życie całe od urodzenia. Jest to w końcu, urodził się właściwie w pałacu, bo urodził się jego rodzinna, matka była arystokratką, Austriacką, ojciec bardzo bogatej rodziny ziemiańskiej. I od tego urodzenia w tym pałacu, aż przez całe jego życie, przez bardzo ważny okres, gdzie on był świadkiem zbrodni katyńskiej. O tym napisał parę fantastycznych książek i bardzo szukał tych swoich kolegów zamordowanych. Także to wszystko jest opisane na tej wystawie, znaczy pokazane na tej wystawie biograficznej, a na końcu jest tam zrekonstruowany ten pokój, gdzie teraz dyrektor Sikoran, dyrektor Instytutu Literackiego w Paryżu, zgodził się dać wszystkie już pozostałe jeszcze elementy, krzesła, wszystkie drzwi i okna w tym pokoju są. I ja myślę, że przede wszystkim na pewno Czapski jest człowiekiem, który zasługuje na to, żebyśmy spróbowali jakby jego życie na tej przestrzeni jakby tak współprzeżyć. No nie to. Nie było bez znaczenia to, że Czapski studiował w Petersburgu, że był w szkole Paziów, czyli w korpusie kadetów rosyjskich i że brał udział w pierwszym. A potem, co jest szalenie ważne, powiedz, że w tej przestrzeni jest również miejsce na wystawę jego malarstwa. Dlatego, że to jest
co jest zdumiewające, że on studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, potem zabrał grupę, namówił, albo oni wspólnie, to się nazywał Komitet Paryski, pojechali do Paryża za swoim profesorem, który ich uczył w Krakowie, Pankiewiczem, który otworzył pracownię w Paryżu. Przenieśli się do Paryża, tam studiowali przez kilka lat i to, a potem wydarzenia, że tak powiem, historyczne, tak zabrały jemu obowiązki, raczej bym powiedział, zabrały mu czas na cokolwiek innego, poza notatkami, które robił, że do malarstwa zabrał się już jako stary człowiek. I to jest fantastyczne. 50 lat, jak przyjechał do Paryża, wtedy zaczął znowu malować. Ale cała wojna, bo to było szlak Andersa, to było przede wszystkim obóz w Sarbieńsku. Potem cały szlak Andersa przeżył. I razem z Jerzym Giedroyciem w Paryżu, a pod Paryżem założyli najważniejsze właściwie dla Polski, dla nas, wydawnictwo Kultura, które miało po prostu niezwykłe zasługi, nie do pisania zasługi w tym, że jesteśmy w tej chwili wolnym Polskiem, która jest naprawdę dla nas podstawowa. Szczepoczowski miał fantastycznym człowiekiem, bardzo pogodnym, bardzo wesołym, bardzo takim otwartym na wszystko, a przy tym wszystkim miał absolutnie zasady zupełnie żelazne, nie znosił nacjonalistów. To o tym pisze wielokrotnie, o tym mówił, że nie świadczył o tym. Nie tolerował antysemityzmu zupełnie, bo człowiek niezmiernie, a przy tym wszystkim właśnie nie był dogmatyczny, był bardzo otwarty, ale te zasady, to się czuło i z rozmowy, i w tych wszystkich jego pismach, to jest bardzo jasno powiedziane. Także to jest taki człowiek, dla mnie absolutnie kryształowy. No jestem szczęśliwa, że to muzeum mogło powstać i że mogą po prostu przyjść tam, każdy tam może przyjść i spotkać się jakby z tym nadzwyczajnym człowiekiem. Jakieś pytania? Ja mam takie pytanie ze względu na to, że ostatnio modne są historie z podznaku sobie, bo gdyby pan profesor wspomniał o tym, że kanał powstawał w innych czasach z inną świadomością wiedzy, że sporo tutaj otworzył oczy między innymi pan Jan Nowak-Niedzielański i zainspirowany też tytułem filmu, który obejrzeliśmy, mam takie proste pytanie. Jak wyglądałby kanał 60 lat później, gdyby na nowo miałby pan go kręcić? Nie, myślę, że teraz już nie wrócił tylko kanał, dlatego że nie wydaje mi się, że w tym momencie ten film był komukolwiek potrzebny. On był potrzebny wtedy jako pytanie. I jestem szczęśliwy, że nakręciłem po tylu latach. Od powstania 50 prawie lat, od powstania filmu, z tego stu kilku, rozmowę z Janem Nowakiem Jeziorańskim, któremu właśnie, że tak powiem, w tym momencie zinterpretował ten film. Czyli ten film Jana Nowaka Jeziorańskiego spełnia w jakimś sensie tą rolę, o tak bym powiedział. No, a podobał się panu film Miasto 44, Jana Nowaka? Tak, podobało mi się, bo on jest zrobione żywo, bo ta młodzież jest ujmująca, bo jest coś pięknego w ich młodości, w oddaniu, że tak powiem, sprawie, a oddam głos Krysi, bo ona brała udział w Powstaniu Warszawskim, to powie bardziej, że tak powiem, od siebie, nie? Komasy film. Strasznie trudno mi coś powiedzieć na ten temat, ponieważ ja miałam 14 lat, co się powstania, że to byłam dzieckiem.
sam film zrobił o jego młodzieży, jednak starszy. Także ja mam ten punkt widzenia dziecka. Ja zresztą cały czas myślę, że brakuje bardzo jednego filmu o powstaniu warszawskim. Mianowicie ja dopiero właściwie też nie od razu zdałam sobie sprawę z tego, co przeżywały matki nasze. Bo bardzo dużo dzieci w moim wieku też w powstaniu brało udział. Ja byśmy całą grupą takiej służby pomocniczej w powstaniu. I moja matka siedziała w domu. Albo w piwnicy, jeżeli było bombardowanie, albo na górze, albo w większe. Mieszkaliśmy, ja codziennie rano wychodziłam z domu i wychodził mój ojciec, który był delegatem rządu rumuńskiego, na kraju zajmował się ochroną kultury i z taką grupą historyków sztuki próbowali uratować to, co się da, jeżeli byli jakiś cenny obraz, a chcemy zbiorać, nosili je do piwnicy, ale też go nie było całymi dniami, wracaliśmy wieczorem. I nie brakuje takiego obrazu, takiej kobiety, która czeka na córkę, czeka na męża, którzy wracają, wiadomo, że jest cały czas, lecą bomby, cały czas strzelają. Ja pamiętam, że raz nie wróciłam do domu na noc, ponieważ poszłam z jakimś meldunkiem na drugą stronę Marszałkowskiej, co brzmi teraz śmiesznie, ale tak było, że był to ostrzał. Tam był bardzo silny po prostu ostrzał w ulicy i dowódca. Nie puścił mnie z powrotem, bo że nie mogę, muszę przesiedzieć tą noc tam na tym miejscu. Ja wciągnę rano do domu, nie usłyszałam jednego słowa od matki, żadnej skargi. Takiego filmu, takiej relacji mi szalenie brakuje. Marzenia się spełniają. Ja mam takie wielkie marzenie. Chciałam zapytać pana profesora, czy może zechce kiedyś nakręcić jeszcze film. Na przykład to mógł być tytuł Człowiek z dynamitu albo Człowiek ze stali, którego głównym bohaterem byłby właśnie Jan Nowak-Jeziorański. A po przeczytaniu właśnie książki. A właśnie jestem po lekturze książki wspomnieniowej o działalności. Myślę, że to już jest nieomal gotowy scenariusz na wielki, wspaniały film. Też wydaje mi się, że to przygotowuje film o Nowaku-Jeziorańskim, ale muszę powiedzieć, że film o tym, że on bierze udział w tych wydarzeniach, jest mniej ciekawy niż ta relacja, którą widzieliście państwo na ekranie. No to jest przemyślane, to jest, on odpowiada sobie na wszystkie ewentualności, które przeszło on wtedy nie wiedział. On nie był taki mądry, jak przyjechał do powstania, jaki był mądry 40 lat później. Dlatego, że tu już miał wszystkie elementy, już powstały książki historyczne, już mógł powiedzieć na przykład dokładnie o tym, jakim błędem było to, że ja sam, jak to usłyszałem, to myślę sobie, nie, to jest niemożliwe, że dowódcy Armii Krajowej wsłuchiwali się w radiostację sowiecką, no bo bali się nagle tego największego zarzutu, że AK stoi z bronią u nogi, co fabrykowało przecież propaganda sowiecka, że to oni nie walczą z Niemcami, tylko swoją bronią u nogi, na co czekają. No, że ktoś za nich to wygra wojnę, no i wtedy no, dopiero się przyłączą. Także, ale że to odgrywało taką rolę, muszę powiedzieć, to dopiero dowiedziałem się z tej rozmowy. Także ja myślę, nie wiem, przygotowuję się, coś słyszałem o tym, że chce ktoś zrobić, ale być może, że to będą i wcześniejsze jakieś wyprawy Nowaka Jeziorańskiego, który wcześniej był zrzucony, nie tylko ten jeden raz, na spodobronie rekreacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.